Grzegorz Sypniewski, witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek Kulturalnego Donosiciela jest ostatnim realizowanym przez telewizję TVT na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika w ramach projektu Kultura Rybnik EU, współfinansowanego przez Unię Europejską. Program spotkał się z Państwa pozytywnym odbiorem, dlatego też telewizja TVT będzie kontynuować jego produkcję. Rozszerzamy zasięg informacji o wydarzenia kulturalne z całego regionu. Więcej o projekcie Kultura Rybnik EU dowiecie się Państwo w dalszej części programu. Tak głośno w pubie Warka chyba jeszcze nigdy nie było. Na scenie pojawiły się bowiem dwa zespoły, dla których energia i żywiołowe granie, a co za tym idzie również spora dawka decybeli, są podstawą istnienia. Jako pierwsi wystąpili muzycy formacji Substancja. Nam się grało dobrze, publiczność żywo reagowała, myślę, że się podobało, mam taką nadzieję. Chłopaki, jak wam się grało? Świetnie, cudownie wręcz. Maciek na cudzych bębnach ustawiał pół godziny, ale jakoś się udało. Zespół po udanym przyjęciu nie zamierza spocząć na laurach. W planach są już kolejne koncerty oraz sesja nagraniowa. Po głowie mi chodzą różne trasy, ale wiadomo, no, każdy z nas ma obowiązki, więc na razie się ograniczymy do Śląska. Myślę, że zaczniemy od Raciborza, Wodzisławia, a potem w głąb. Po krótkiej chwili za instrumenty złapali członkowie zespołu Crimson Eyes. Ich solidna, ciężka muzyka wyraźnie przypadła do gustu wszystkim tym, którzy ten wieczór postanowili spędzić w Warce. Choć zespół nie ma na swoim koncie wielu lat grania, może się już poszczycić sukcesami. W zeszłym roku udało nam się nagrać pierwszą demówkę naszą pod tytułem Zagubiony w słowach. W tym roku mam nadzieję, że też nagramy nasze drugie promo CD. Muzycy nie rzucają słów na wiatr. Rzeczywiście tego wieczoru wielbiciele naprawdę ciężkiej muzyki mieli powody do zadowolenia. Można chyba powiedzieć, że ostatnia relacja w ramach kończącego się projektu Kulturalny Donosiciel była naprawdę z przytupem. Pozostańcie z nami jeszcze przez chwilę. Przed nami garść zaproszeń na wydarzenia kulturalne, które odbędą się w najbliższym czasie. Witam serdecznie. Chciałem Państwa zaprosić na 6. edycję turnieju tańca Lew Parkietu, który odbędzie się w kulturalnym klubie. Turniej ten ma już swoje tradycje tutaj w Rybniku. Przyjeżdżają na niego tancerze z całej południowej Polski, jak i z Czech. Zazwyczaj pojawia się dużo publiczności, także emocje na pewno gwarantowane. Po turnieju odbędzie się koncert rapera Tetris, który jest mocno powiązany z tym środowiskiem. Także zapraszamy serdecznie. Wstęp na koncert 15 zł, jak i na turniej. Tancerze płacą promocyjnie 10 zł. Zapraszamy serdecznie. W imieniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Rybnickiej Amatorskiej Sceny Muzycznej chciałam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na kolejny koncert z cyklu koncertów akustycznych CKA Bez Prądu. Koncert odbędzie się 27 stycznia o godzinie 20 w Bibliotece Głównej przy ulicy Szafranka 7 w Rybniku. Wstęp jak zwykle wolny. Zapraszam Państwa serdecznie. Cześć, tu zespół The October Leaves w składzie. Piotrek, Szymon i Kamil. Pragniemy Was bardzo serdecznie zaprosić na akustyczne granie, bardzo intymny koncert, koncert, którego nigdy jeszcze wcześniej nie graliśmy. Będzie szerszy skład, będą stare piosenki, nowe piosenki. Ta sala, która jest za nami, póki co pusta. Mamy nadzieję, że wypełni się po brzegi. Zapraszamy. Zapraszam Państwa do Fundacji Elektrowni Rybnik, tym razem na finał Pojedynku na Słowa. Odbędzie on się 27 stycznia tego roku i będzie to uwieńczenie kilkunastu spotkań szkół średnich rybnickich, raciborskich, wodzisławskich, które rywalizowały przede wszystkim na słowa i na śpiew. Zaprezentujemy monogram w wykonaniu Mirosława Neinerta, lidera Teatru Kores z Katowic. Ten monodram nosi tytuł Kolega Nella Gibsona. Natomiast autorem tekstu jest Tomasz Jachimek. Także jeszcze raz bardzo zapraszam na finał Pojedynku na Słowa 27 stycznia tego roku o godzinie 12 w samo południe.
Witam serdecznie, zapraszam na występ grupy improwizacyjnej Ad Hoc z Krakowa, Fundacja Elektrowni Rybnik, 28 stycznia o godzinie 19. Będziemy na żywo improwizować na tematy, które podaje publiczność. Zapraszam serdecznie, 28 stycznia, godzina 19, to jest sobota, bilety tylko 10 zł. Do zobaczenia. Ja to pana tajny robot. Daję tak samo tajny. Mam dzisiaj ważną misję. Jaką? Robotuję, otwórz bramę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Fundacji Elektrowni Rybnik na 16. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej. Festiwal Piosenki dla nas to przede wszystkim konkurs, ponieważ w Rybniku przyznajemy nagrodę sezonu dla najlepszego wokalisty za rok 2011. Ale oprócz konkursu myślę, że Państwa zainteresują gwiazdy, artyści profesjonalni, którzy będą brali udział w imprezach towarzyszących. Imprezę zaczynamy 16 lutego. W pierwszy dzień będziemy mieli przyjemność Państwu zaprezentować Korea. Będzie promowała swoją nową płytę pod tytułem Ping Pong i tak również będzie brzmiał tytuł jej koncertu. Osobiście artystkę ostatnio widziałem na Top Trendach w Sopocie i muszę przyznać, że jest w świetnej formie, a publiczność została przez nią ujęta stwierdzeniem, że kobieta im starsza, tym smaczniejsza. Następnego dnia będziemy Państwu pokazywali zespół Plato w koncercie, który nosi tytuł Projekt Grechuta. Jak łatwo się domyślić, będziemy prezentować kilkanaście najlepszych piosenek nieżyjącego już niestety Marka Grechuty w nowych, ciekawych, czasami dosyć zaskakujących aranżacjach. Jako goście wystąpią tutaj przede wszystkim Martyna Jakubowicz, Piotr Cugowski oraz Marek Jackowski. Z kolei sobota, czyli to będzie już trzeci dzień festiwalu, pokażemy Państwu na scenie koncert Justyny Steczkowskiej. Będzie to koncert, który będzie sobie zawierał najlepsze utwory tej artystki, poczynając od Dziewczyny Szamana, poprzez Szalone Buenos, poprzez chociażby taki znany utwór, który warto przypomnieć, jak oko za oko, słowo za słowo. Natomiast w niedzielę, to już czwarty dzień festiwalu, to będzie 19 lutego, przenosimy się do Teatru Ziemi Rybnickiej. Tutaj poznamy, tak jak wcześniej wspomniałem, najlepszego wokalisty sezonu 2011 oraz innych laureatów festiwalu. A uwieńczeniem tego dnia będzie koncert Kai w duecie z Marcinem Wyrostkiem, a towarzyszył im będzie zespół Koloriarz. Myślę, że są to wystarczające powody, abyście Państwo te kilka dni spędzili w Klubie Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik oraz w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Myślę, że bilety, które będą konieczne, byście Państwo się u nas pojawili, będą już dostępne od 27 stycznia. Będzie je można nabyć w sekretariacie Fundacji Elektrowni Rybnik oraz w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Bardzo Państwa zapraszam. Kończy się Kulturalny Donosiciel, realizowany w ramach projektu unijnego. To jednak nie koniec samego projektu Kultura Rybnik EU, współfinansowanego przez Unię Europejską. Zakończyło się jedno z zadań projektu Kultura Rybnik EU, a została nam bardzo bogata infrastruktura. Infrastruktura, za pomocą której wszystkiego rodzaju stowarzyszenia, ci, którzy organizują życie kulturalne w naszym mieście, będą mogli dotrzeć do swoich odbiorców. Ja chciałem bardzo serdecznie zachęcić, żeby korzystać z tej całej infrastruktury, którą w mieście mamy. Mamy
najbliższym czasie będziemy mieć duży LED na Teatrze Ziemi Rybnickiej. Jeżeli ja, członek stowarzyszenia, organizuję jakąś imprezę, no bardzo mi zależy na tym, żeby tych widzów było jak najwięcej. Można zwrócić się do zarządzającego tym projektem, czyli do Wydziału Promocji naszego miasta, uzgodnić wszelkiego rodzaju rozwiązania, umieścić to, co chcę zareklamować, zaprosić mieszkańców Rybnika, ba, nie tylko Rybnika, ale całego regionu, żeby skorzystali. To jest dla Państwa, dla nas wszystkich, dla tych, którzy organizują życie kulturalne w naszym mieście dostępne. Ma to służyć większej promocji kulturalnej naszego miasta, a w naszym mieście naprawdę organizuje się tych imprez kulturalnych bardzo dużo. Co miesiąc ukazuje się Kulturalny Informator, drukowany miesięcznik w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy, dodawany do Gazety Rybnickiej, dostępny w około 180 miejscach na terenie całego miasta, między innymi w księgarniach, pubach, miejskich placówkach kulturalnych, placówkach oświatowych, parafiach, uczelniach wyższych, bibliotekach. Do tej pory ukazało się 11 numerów, ostatni wyjdzie na początku kwietnia bieżącego roku. Można powiedzieć, że jesteśmy na takim solidnym półmetku, czy nawet troszeczkę dalej realizacji całego projektu. Sam projekt powinien zakończyć się do końca czerwca 2013 roku. W tej chwili już zainstalowaliśmy 17 monitorów LCD, na których prezentujemy rybniczanom i nie tylko rybniczanom ofertę kulturalną naszego miasta. Te monitory wspomagane są przez system infokiosków, 5 infokiosków, które również już funkcjonują. Jeden z tych infokiosków jest tutaj przy nas w Rybnickim Muzeum. Oprócz tego będziemy korzystali również z systemu Bluetooth, 10 urządzeń Bluetooth, w które wyposażone będą najbardziej uczęszczane miejsca w mieście. W ramach projektu powstanie również 70 podświetlanych gablot zlokalizowanych na najczęściej uczęszczanych przystankach autobusowych i innych punktach na terenie miasta. W gablotach tych co miesiąc będą wywieszane plakaty zapowiadające zbiorowo rybnickie wydarzenia kulturalne. Chciałbym z tego miejsca zaprosić do współpracy wszystkie podmioty rybnickie, które wydarzenia kulturalne organizują, czy stowarzyszenia, czy parafie, czy kluby, restauracje. Nigdy nie za wiele informacji o wydarzeniach kulturalnych w Rybniku, zwłaszcza że ta informacja, mam nadzieję, wpłynie wprost na samą pozycję tych klubów czy podmiotów, które, zwłaszcza prywatnych, które organizują imprezy. To jest celem tego projektu, żeby promować te wydarzenia kulturalne bez względu na to, czy to są wydarzenia miejskie, czy to są wydarzenia prywatne. Chcemy dać nie tylko mieszkańcom Rybnika, ale mieszkańcom całego regionu jak najlepszą informację, jak najszerszą informację o wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w Rybniku. Wkrótce na budynku Rybnickiego Centrum Kultury zawiśnie również ekran LED o powierzchni 36 m2. W przygotowaniu jest jeszcze system fotokodów oraz strona internetowa projektu. Tymczasem funkcjonuje strona projektowa w serwisie Facebook, gdzie można dowiedzieć się więcej o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w mieście, a także zdobyć wejściówki na niektóre imprezy. Wszyscy zainteresowani darmową promocją wydarzeń i imprez kulturalnych mogą kontaktować się z Wydziałem Promocji i Informacji Urzędu Miasta. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Kulturalnego Donosiciela. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam Państwa na kolejne wydania tego programu, oczywiście już w zmienionej formule. Do zobaczenia.